Wyobraź sobie, że bierzesz udział w zawodach w przeciąganiu liny. Na początku przeciągasz sam albo sama, ale za chwilę do ciebie dołączają dwie kolejne osoby. No i przeciągacie tę linę już we trójkę. Jak sądzisz, czy w momencie, kiedy dołączyły do ciebie kolejne osoby i zaczęliście przeciągać tę linę grupowo, twoja indywidualna siła przeciągania liny wzrosła, czy raczej spadła? Jak sądzisz? No właśnie, okazuje się, że spadła. Jak to możliwe? Nazywamy to, drodzy Państwo, próżniactwem społecznym. Jest to efekt, który polega na tym, że mniej angażujemy się w wykonywanie czynności, kiedy jest to czynność grupowa, w porównaniu do wykonywania dokładnie tej samej czynności, tylko w pojedynkę. Po prostu, kiedy wykonujemy daną czynność sami, staramy się zdecydowanie bardziej, a kiedy pojawia się grupa i możemy na przykład schować się za kimś, albo trochę się zleniwić, albo liczyć na to, że ktoś zrobi coś za nas, albo że nasze lenistwo zostanie niezauważone, to często to wykorzystujemy. Nasz mózg lubi chodzić na skróty, lubi również zachowywać się właśnie w taki sposób i lubi próżniactwo społeczne. No i co ważne do dodania, zjawisko próżniactwa społecznego dotyczy zarówno zadań fizycznych, jak i zadań intelektualnych, ale w szczególności dotyczy tak zwanych zadań addytywnych, czyli takich, w których wynik zależny jest od zaangażowania każdego członka zespołu, na przykład okrzyk grupowy albo wspomniane przeciąganie liny. A co to tak naprawdę dla nas oznacza? Jeżeli jesteś menedżerem, kierownikiem, dyrektorem albo prezesem, pamiętaj o tym, że zdecydowanie mniejsze jest próżniactwo społeczne w takich zespołach, które są ze sobą po prostu dobrze zintegrowane. Więc rada dla ciebie, drogi prezesie, drogi dyrektorze, drogi kierowniku, drogi menedżerze, integruj swój zespół. Im bardziej zintegrowany zespół, tym mniejsze próżniactwo społeczne i tym lepsze wykonywanie zadań. Polecam.